Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w tym odcinku zajmiemy się tramwajami. Tramwajami na skrzyżowaniach bez świateł, tylko same znaki. Na początek warto wspomnieć o tym, że kiedy tramwaj ma w ogóle pierwszeństwo? Nie zawsze. Tramwaj ma pierwszeństwo przede wszystkim w momencie, kiedy jesteśmy razem z nim na, powiedzmy, równorzędnej sytuacji. Czyli tak jak teraz, poruszamy się drogą z pierwszeństwem. Na tym skrzyżowaniu interesują nas w zasadzie tylko tramwaje, które poruszają się po mojej drodze. Czyli tramwaj, który by skręcał tutaj z lewej strony na prawo, tam storowiska, albo z przeciwka, tutaj w moje prawo. Ta trójka, która teraz przejeżdża, oczywiście wyjeżdża z drogi podporządkowanej, więc ten tramwaj ustępuje pierwszeństwo pojazdom na drodze z pierwszeństwem. I patrzymy, z tyłu tramwaj? Nie. Z przodu? Nie. No to w zasadzie tyle mnie tutaj interesowało. Ja się tylko rozglądam, czy wszystko jest po mojej myśli. I jedziemy dalej. I podjeżdżamy sobie do kolejnego skrzyżowania, na którym są tramwaje, nie ma świateł, są tylko znaki. Więc właśnie pierwsze, na co zwracamy uwagę, to, czy jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, czy na drodze podporządkowanej. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, więc w tym przypadku interesują nas tramwaje tylko na naszej drodze. Tramwaj, który by tu z prawej strony podjeżdżał, od strony, powiedzmy, Poczty Głównej, od Starowiślnej, ten tramwaj ustępuje pierwszeństwo nam. W czasie tutaj przejeżdżania przez przystanek też dobrze jest sobie zachowywać większe odległości od samochodów, też nieco bliżej prawej krawędzi stać na wypadek, gdyby w tym momencie na przykład z lewej strony tramwaj mi na przystanek podjechał. I patrzymy. Z tyłu tramwaju nie ma. Piesi przeszli. Tramwaj z przeciwka sygnalizuje zamiar jazdy właśnie tutaj w prawo. Ale czy ten tramwaj rusza? Jeszcze nie. Czy mam możliwość wjazdu na skrzyżowanie? Jeszcze nie. No, teraz tramwaj rusza, no to ja lepiej sobie tutaj już poczekam. Też z prawej strony tramwaj czeka do skrętu akurat w moim kierunku. W tym przypadku będzie tramwaj musiał poczekać, bo wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Specjalnie też nie podjeżdżam bliżej, no bo widzimy, że w momencie, kiedy tramwaj skręca, też niektórzy kierowcy mogą w tym samym czasie obok tramwaju sobie przejechać. I teraz ruszam ja. O, i załatwione. I znów podjeżdżamy do skrzyżowania, na którym tramwaje się pojawiają. Tylko że tutaj jeszcze mamy wyodrębniony przystanek od chodnika, więc musimy bardzo powoli przejechać. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, więc w zasadzie znów interesują nas tramwaje tylko na drodze, na której się znajdujemy. Tramwaj z lewej strony już podjechał, no to już go wpuszczę, ale on tutaj pierwszeństwa nie miał. Czy tramwaj z przeciwka nie skręca tutaj w prawo? Nie. To ja mogę kontynuować jazdę. I teraz będziemy w sumie wyjeżdżali z tej najgorszej strony, czyli po prostu z drogi podporządkowanej, więc na pewno ustąpimy tramwajom pierwszeństwo wszystkim, a na koniec pojazdy prawo-lewo. Tu mam akurat farta, bo trójka jedzie prosto, więc ja się trójką przykryję, sobie tylko na prawo popatrzę i nic dodatkowo się nie dzieje. O właśnie. Oczywiście na takim skrzyżowaniu tramwaje wszystkie miały pierwszeństwo, a jakby już tramwaje przejechały, no to patrzymy sobie na pojazdy na drodze z pierwszeństwem. Tak, i podjeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, na którym tramwaj pojawić się może. Z tym, że w tym przypadku jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, więc patrzymy na tramwaj z tyłu i z przodu. Tramwaj, który by podjeżdżał z prawej strony, nam ustępuje pierwszeństwo. Wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Teraz przejedziemy sobie dwa ronda w Krakowie, które są z tramwajami bez świateł. I pamiętamy najważniejszą zasadę. Pierwszeństwo tramwaj ma w momencie, kiedy jesteśmy na równej pozycji, tacy, powiedzmy, równorzędni
wobec sobie razem z tramwajem. Ja sobie tutaj skręcę w lewo, podjeżdżamy sobie do ronda Hipokratesa. O, widzimy, tramwaj też nie wjeżdża, teraz wjechał. To ja sobie pozwolę wjechać. I który tramwaj miałby teraz pierwszeństwo, bo zobaczmy, że będziemy przecinali torowisko. Oczywiście ten wyjeżdżający z ronda, bo tramwaj wjeżdżający na rondo nam ustępuje pierwszeństwo. Robi to samo, co każdy inny pojazd. Tramwaj podjeżdżający do ronda ustępuje pierwszeństwo tym, co na rondzie już są. Natomiast jak my jesteśmy na rondzie już razem z tramwajem, no to wtedy tramwaj pierwszeństwo ma, no bo jesteśmy równi sobie, jesteśmy w równorzędnej sytuacji. W tym przypadku pojadę sobie prosto. I będziemy musieli patrzeć na tramwaj, który będzie już tam na rondzie. W tym momencie wjeżdżam na rondo i widzę z mojej lewej strony podjeżdża tramwaj. Muszę go wypuścić. Ma pierwszeństwo. Tramwaj nadjeżdżający z prawej strony musiałby mi ustąpić pierwszeństwo, ale tutaj akurat tak się złoży, że te tramwaje oba spokojnie sobie skrzyżowanie opuszczą. I my teraz możemy kontynuować jazdę. Upewniamy się, że drugi jakiś tramwaj z lewej nie podjeżdża, nie ma. I ja opuszczam skrzyżowanie. I tak, z lewej strony tramwaj nie wyjeżdża. Z prawej chce wjechać, ale pamiętamy, że w tym przypadku tramwaj pierwszeństwa nie miał. Dlaczego? Robi to samo, co każdy inny pojazd. Wjeżdżając na rondo, ustępuje pierwszeństwo tym pojazdom, które są na rondzie. Teraz pojedziemy sobie w lewo. I oczywiście w tym przypadku tramwaj wyjeżdżający z ronda będzie miał pierwszeństwo i tramwaj wjeżdżający na rondo. Ja tu muszę poczekać, zobaczyć, czy z prawej nie jedzie tramwaj. Nie jedzie. No to teraz patrzymy na rondo. Samochodów nie ma. Pamiętamy, że dalej jesteśmy na rondzie, więc tramwaj wyjeżdżający miałby pierwszeństwo z ronda, ale wjeżdżający już nie. I opuszczamy skrzyżowanie.